Leczeku, to jest moja maszyna. Możecie ją kojarzyć z dawnych filmów na kanale, ponieważ była to dawny rower Huberta. Z serduszkiem na tym rowerze jest Sunday Iron Horse Factory. Jest to rama z 2009 roku. Do tego na zawieszeniu z przodu mamy Nokshocka Voxera WC 2012. Daje radę. Co? No, koła? No to są to koła są złożone na piastach Hope Product 2. Bardzo fajne piasty, mocne. Fajno, nawet głośna ta piasta jest. Obrańcze są to Mavic EX 729 disk. Bardzo mocne obręcze, trochę ciężkie, ale wytrzymały już wiele niedolotów i dalej nawet są niepokrzywione. Opony, jakich używam, jest to Maxxis DHR. Bardzo fajne opony. O, jak widać, kamyczek się wrypał. No jak, trzymają fajnie, nawet się nie zdzierają. No i co, możemy przejść do kokpitu. Mamy tutaj mostek Burgtech. W sumie chętnie bym go wymienił, bo trochę taki masywny jest, ale daje radę. Kierownica Rental Fat Bar, bardzo fajna. Gripy Race Face. Barendy od kolegi, jakieś dwa różne, to nawet nie mówię. Hamulce, no to jest bardzo fajna rzecz w tym rowerze. Są to Hope Protech czterotłoczkowe. Na piastach Hope'a Icetech. Mamy tutaj tarcze z przodu 203, z tyłu 180. Co jeszcze? No, to sam napęd, czyli mamy oto tutaj manetka SRAM X0 karbonowa. Jest to stara manetka, ale daje radę. Stary SRAM. Przerzutka SRAM X0, tak samo z karbonowym wózkiem. Bardzo fajna, sztywna. Kaseta jest to SRAM 9-rzędowa 1128. Daje radę. Do tego mamy korby Sainta, pedały Nook Proofy Horizony, napinacz E13, blat E13. No i co, wkład supportu Hope'a. Co tu jeszcze można? O, stery są to FS-y. Jak widać, ktoś był wielkim maniakiem Hope'a, bo nawet wymienił sobie zatyczkę. Co jeszcze? O, zacisk sztycy Hope'a, sztyca Thompsona. No i fajne, niedawno zakupione siodełeczko Chromag. Fajnie się łapie, fajnie można tyczki kleić. Aha, i błotniczek oczywiście, który ofiarował mi mój kolega. Jest to Legenduro, nie wiem, jakiś taki dostałem, na takim jeżdżę, daje radę. No i ten rowerek jest do sprzedania za kwotę 5000. Myślę, że to jest bardzo fajna cena, jak za osprzęt, jaki on ma. No i co, piszcie do nas na maila, jeśli ktoś jest zainteresowany. Yo.